Przy pełnej sali w suwalskim kinie odbyła się wczoraj specjalna premiera filmu Papusza. Specjalna, bo byli na niej suwalczanin Jacek Milewski, który współpracował z reżyserami i aktorami przy tłumaczeniu scenariusza na język romski, oraz Artur Cichmiński, dziennikarz i krytyk filmowy. Papusza to oparta na faktach historia Bronisławy Weiss, pierwszej romskiej poetki, która spisała swoje wiersze. Reżyserzy Joanna i Krzysztof Krause postanowili, że grający Romów aktorzy powinni mówić po cygańsku. W tym celu o pomoc poprosili Jacka Milewskiego, współzałożyciela i wieloletniego dyrektora parafialnej szkoły romskiej w Suwałkach, który doskonale poznał język i kulturę Romów. Po seansie Milewski odpowiadał na pytania widzów. To jedyny film na świecie, który pokazuje 70 lat historii Cyganów w XX wieku, mówił. Ja miałem bardzo drobną rolę. Ja miałem przetłumaczyć dialogi z napisanego scenariusza przez reżyserów na cygański i nauczyć aktorów mówić po cygańsku, potem pilnować na planie, żeby mówili prawidłowo z odpowiednim akcentem. I to była moja rola. Ja nie mam do tego filmu obiektywnego stosunku i tylko bardzo emocjonalny, więc ja złego słowa na temat tego filmu nie powiem. Uważam, że jest to, czy na pewno jest to jedyny film na świecie, który w ten sposób opowiada o cyganach. Jedyny też film na świecie, w którym większość dialogów jest po cygańsku. I który pokazuje 70 lat historii w XX wieku tej grupy etnicznej, który również pokazuje dość tragiczną i smutną jednak historię bardzo wybitnej postaci, jaką była Papusza, pierwsza świadoma poetka cygańska, która mamy szczęście, że żyła akurat w Polsce, a teraz wśród Cyganów znana jest na całym świecie. Sami widzowie byli pod wielkim wrażeniem filmu. To wzruszająca historia, mówili. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, ale chyba za szybko, żeby jakieś wrażenia, po prostu. Ogromne wrażenie historii, świetnie opowiedziana. Zdjęcia przede wszystkim, gry aktorów. Cała historia Papuszy jest naprawdę niesamowicie wzruszająca i wielkie wrażenie.